Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, będziemy grać Mistrzostwa Krakowa w szachach online. 9 rund, 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika. Bardzo silny turniej, który zgromadził już aktualnie dwóch arcymistrzów, wielu mistrzów międzynarodowych i mistrzów FIDE. Nawet trzech arcymistrzów. Widzę tutaj trzeci arcymistrz, Ewgenij Szarapow. Bardzo silny turniej. Będę również brał w nim udział, będę się tutaj, myślę, że dobrze bawił. Są też do wygrania, moi drodzy, nagrody. Nagrody za pierwsze miejsce jest 500 zł, za drugie 350, 250 za trzecie miejsce i 150 zł za miejsce czwarte, plus dwie nagrody losowane na koniec turnieju. Bardzo to też zachęca pewnie wielu zawodników do startu w tych zawodach. Moi drodzy, ja tutaj jeszcze tylko zerknę, czy wszystko u mnie technicznie działa. Wydaje mi się, że tak. Ok. Więc tutaj wyłączę parę rzeczy. O, dziękuję serdecznie za followka. I tutaj jeszcze ustawię tylko okna, żeby współgrały. Witam cię, Eryczku. Wszystko działa. Dzięki, dzięki. Ok, tutaj to, tutaj tak. Jeszcze te ustawienia OBS-owe są zawsze nie lada wyzwaniem. Ok. Turniej zaczyna się za 10 minut, więc w razie czego będzie sobie można przewinąć materiał, jeżeli będzie dostępny na YouTube. Ok, już chyba jest wszystko dobrze. No dobra. Panie Jakubku, witam cię. Triatlon kiedy kolejny? Oj, nie wiem. Jak przyjdzie wiosna może, jakoś tak. Dobra. Tutaj w tym turnieju w Mistrzostwach Krakowa, słuchajcie, chyba może wziąć udział każdy, ale trzeba było wcześniej zgłosić się do klubu. Może jeszcze ktoś z was, jak ma ochotę, to pewnie zdąży. Tylko jeszcze tutaj muszę zobaczyć kilka rzeczy, moi drodzy. Dobra. Także jeszcze cierpliwości, odrobina ciszy na pewno nie zaszkodzi. Takie jedno ustawienie mnie tu interesuje. Dobra. Zerknijmy jeszcze. Już mam to, co właśnie chciałem znaleźć. O, i chyba jest ok. Dobra. Teraz przynajmniej wiem, ilu was jest aktualnie. Dobrze. Dobra, moi drodzy, Mistrzostwa Krakowa. No cóż, teraz trochę o zawodnikach. Wojtek Plat, czeski arcymistrz, bardzo silny. Maciek Chlekowski, drugi numer startowy. Funo,
Funo też bardzo silny zawodnik. No, słuchajcie, wejść w top 4 będzie tu niezwykle trudno. Niezwykle trudno. Ja tutaj mam 14 numer startowy. No, wielu silnych tutaj zawodników jest nawet na liście startowej poza mną, dalej niżej, których nie znam też ników, ale niektórych kojarzę. Widzimy, że te mistrzostwa są międzynarodowe, moi drodzy. Mamy i Niemcy, mamy tutaj też Ukrainę, więc na pewno będzie z kim pograć. Dużo dobrych zawodników tutaj się szykuje i ma chrapkę na zwycięstwo na pewno, na jakieś dobre wyniki. No cóż, mamy chwilę w zasadzie na pytania, na rozmowę, więc zapraszam, jeżeli macie ochotę. A i cierpliwie sobie przy kawce tutaj poczekamy na rozpoczęcie turnieju. Jest 7 minut do rozpoczęcia. Także spokojnie sobie poczekamy. Dobra. Przy okazji powiem Wam, że 3 grudnia, w czwartek, będzie turniej szachowy zorganizowany przeze mnie na rok od założenia kanału. Jeszcze się przypomnę na Facebooku ze wszystkimi szczegółami, także też serdecznie już wstępnie zapraszam wszystkich. Dobra, zerknijmy sobie jeszcze co i jak. Dobra, tutaj to działa. Czy wszystko huczy? Zaraz sprawdzimy. Dobra, chyba wszystko jest w porządku. Tak, wszystko jest w porządku. Wszystko działa. Dobra. Takim razie spokojnie czekamy. Tutaj ten czat wezmę trochę niżej. No dobra, słuchajcie, jedziemy, za chwilę jedziemy z turniejem. Sam jestem ciekawy, jaka jest forma. Pan Jakubek pisze: okazało się, że moi nieszachowi znajomi oglądają twój kanał i stwierdziłem, że w prezencie świątecznym kupię imbierki. Czym teraz się gra na turniejach? Stołtony, sklep pana Grzegorza M. Chyba jeszcze istnieje. No, Stołtony, tak, oczywiście. Dużo jest teraz fajnych szachów do wyboru. Sam się zastanawiam nad fajnym kompletem, mimo że już tam mam, ale wiesz jak to jest wśród szachistów. Zboczenie zawodowe. No, Stołtony. Myślę, że rozmiar numer. Ojejku, żebym nie skłamał. 7 to jest za dużo, za duży rozmiar, zdecydowanie. Piątka albo szóstka. Czwórka za mała. Albo piątka, albo szóstka. Trzeba zobaczyć. Teraz oczywiście napiszesz maila, zadzwonisz, wszystko powiedzą, doradzą. Wybór jest ogromny. A u pana Grzegorza nie wiem właśnie, jak to wygląda teraz ze sklepem, niestety. A jak to twoi znajomi nieszachowi mnie oglądają? Nieszachiści oglądają? Spoko. Presto na niby. O, cześć Piotruś, pozdrawiam cię. No tak, promocje muszą być uwzględnione na streamie szachowym. To jest sprawa najważniejsza w tym momencie. Dobrze. Okej. Czekamy cierpliwie na rozpoczęcie. Słuchajcie, 3 minuty do rozpoczęcia turnieju. Fajne nagrody, ale też bardzo silny turniej. Bardzo silny turniej. No naprawdę.
Będzie z kim pograć. Tutaj mamy mistrza Fide z Walii. Wow. No i super. Będzie z kim pograć. 185 zawodników. Dobrze, Piotrusiu, zadzwonię do ciebie w wolnej chwili. Może nawet po turnieju zadzwonię. No, przy 9 rundach tutaj będzie bardzo ciężko o dobry wynik. Znaczy, tutaj przy 9 rundach i takiej liczbie zawodników to troszkę szczęścia na pewno w Szwajcarze się przyda. No, jakby było rund troszkę więcej, to te wyniki byłyby bardziej, myślę, że nie tyle co sprawiedliwe, co bardziej takie wiarygodne. A więc, no 9 rund, no cóż, no. Nie, przepraszam, 11 jest rund? 11 jest rund, co ja gadam, to ja już poprawiam w opisie, myślałem, że jest 9, jak czytałem w komunikacie. 11 rund. Okej. Mamy 11 rund, super. No to lepiej, to zdecydowanie lepiej, więcej gry. Francesco 08. Jakie debiuty polecasz po E4? Bo granie królewskiego już mi się trochę znudziło. Pozdrawiam. Królewskiego. Znaczy E4 białymi czy E4 czarnymi? Bo zrozumiałem, że po E4 jak grać czarnymi? To polecam obronę sycylijską, rzecz jasna. Czyli C5. A białymi? A to wszystko zależy, co ci zagra czarne, tak? Po E4 zależy, jaką będziesz miał odpowiedź. Po E4, no bo jak zagrasz E4, no to jest cały wachlarz możliwości, a tu nawet strzałek nie mogę pokazywać. Co może zagrać czarny? No może zagrać ci E5, może grać skandynawską, sycylijską, francuską, karokana. No to czarny wybiera debiut tak naprawdę, jaki zagra po E4. Nie jest tak prosto jednoznacznie stwierdzić. Znaczy nie jestem w stanie nawet jednoznacznie stwierdzić, jaki najlepszy. Jeżeli grają ci E5, no dobra, to już jest konkret, bo jak grasz E4 i grają ci E5, no to już można sobie wybrać białymi jakąś odpowiedź, jasne. Polecam na przykład partię szkocką lub gambit szkocki. To na pewno są takie fajne, ostre warianty, czyli skoczek F3, D4 i goniec na C4. Takie rzeczy można próbować. Czyli takie zwykłe niby przestawianie pionów, figur, ale w dosyć zaostrzonej wersji. Tak myślę, że całkiem fajnie to się gra. Kiedyś też stosowałem. Słuchajcie, 18 numer startowy mnie zaszczycił na ten moment. Dzięki magiczny za followa. No i słuchajcie, zaczynamy. Zaczynamy. Za niecałe pół minuty. Trzeba będzie się skupić. Cześć Wiadro, dzięki serdeczne. No i kilka sekund do rozpoczęcia. Słuchajcie, mistrzostwa Krakowa. Nie w kidmuchał turniej. No i jedziemy. Powodzenia życzę wszystkim. Mamy 198 osób. Okej. Okay. 4D5. Tutaj teraz wybijemy. Zyskamy sobie silne centrum od razu. Mogę nawet przegonić tego skoczka, bo tutaj nigdzie nie może ruszyć. Damy szacha. I teraz zastosujemy taką pułapeczkę. Wtrącony szach. O, leci hetman. No to mamy hetmana, moi drodzy. Tu jeszcze przeciwnik oddaje wieżę. Pytanie, czy ja tak mogę zagrać? Nie, no chyba po prostu wezmę tą wieżę. I kolejną. Dajmy szacha. Tutaj hetman na H7. Widzę mata, słuchajcie. Tak. Tak, król F6, tak, 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 król ucieka tutaj, tutaj, chyba jest mat. Zaraz zobaczymy, czy to wyjdzie po mojej myśli. Dzięki Wiadro za powodzenia, dzięki, dzięki. Na czacie podpowiadać nie można, ale ja i tak tych podpowiedzi nie czytam, słuchajcie. Ja się będę zaraz tutaj mocno skupiał na partiach, więc też jest jakieś tam opóźnienie.
Po rozegranej partii myślę, że będzie najuczciwiej jakieś sugestie tutaj wrzucać. No przeciwnik myśli, jeżeli odejdzie tu, to hetman na f5, nawet już zrobię ruch deklarowany. Również deklarowany tutaj na tak i deklarowany skoczek. Deklarowany skoczek i tu będzie mat. Czyli tak wyszło po mojej myśli. Dobra, mamy punkcik, słuchajcie, jest jeden punkt. Pierwsza runda już za mną. Jeszcze niektórzy grają, może zobaczmy na tutaj faworytów tego turnieju. Oczywiście tu się nikt nie musi śpieszyć, można grać sobie spokojnie. Zobaczcie tutaj Bartek 3108, ranking 1719, walczy z arcymistrzem, no jak równy z równym można powiedzieć. Pozycja jest dosyć chyba wyrównana, tak mi się wydaje, chociaż czarne teraz zdobywają parę gońców, jest to atut. Myślę, że zagranie w stylu wieża bije D1, D8, przepraszam, i królem tutaj podejście będzie całkiem dobre. Ewentualnie tutaj, że może chodzi o to, żeby też nie pozwolić czarnemu wybić tu, żeby nie rozszczepić pionków, więc wybicie najpierw tutaj byłoby sensowne. Teraz może skoczek wrócić. A, nawet zaatakować w ten sposób. No ja bym wrócił jednak skoczkiem i próbował wymienić tutaj wieżę na D1. O, to jest dobre zagranie, trzeba przyznać. Ale tutaj mamy szacha wtrąconego i wieża ładnie zagrywa na D1. Tak bym zagrał, słuchajcie. Białymi to jest całkiem ok. A, tutaj też podpowiadają warianty. Może ja te warianty wyrzucę, żeby nam nie pomagały. W ogóle zamknijmy te warianty, żeby nam w ogóle nie przeszkadzały. Tak, wieża D1. No, sprytnie, sprytnie gra tutaj Bartek 3108. Weryfikacja jest taka, że nie wszyscy są z Krakowa. To jest turniej open dla każdej osoby, która się zgłosiła. Zagranicy tutaj ludzie również grają, więc mógł wystąpić każdy. No, powiem Wam szczerze, mSlack, dzięki serdeczne za followka. No tutaj czarne będą ewidentnie próbowały grać z parą gońców i próbować wykorzystać tą parę gońców. Szachuś, założę się, że z Funo będziesz grał. Tak, poza tym to widzę, że waga ciężka to pierwsza partia. Waga ciężka, pierwsza partia. Może nie zakumałem. Z Funo prawdopodobnie będę grał. No ja mam do niego szczęście, jeśli chodzi o parowanie. Tak, to się zgadza, ale szczęścia brakuje, gdy chodzi o wynik. No powiem szczerze, jak tutaj mają czarne to wygrywać? No, dlaczego czarne? Raz, że to gra arcymistrz faworyt, a dwa, że jest para gońców, więc teoretycznie troszeczkę lepiej powinno to wyglądać. Tutaj można się nie śpieszyć i grać C6, C5 poszło już konkretniej. No, trzeba będzie prawdopodobnie jakoś F5 próbować tą pozycję otwierać. Tak też mniemam. No, ale to już nie moje zmartwienie. Teraz pytanie. Myślę, że tutaj C4 trzeba wrzucić takie posunięcie, żeby jednak ustawić pionki na białym polu, bo ten goniec będzie między nimi sobie szusował. I A3, przepraszam, H3. No, niezbyt chyba do rozważne posunięcie. Faktycznie, prędzej C4 trzeba było grać białymi. Ale może ja się na szachach nie znam na tyle. Chociaż, no tutaj jest pole C5 dla skoczka, dla gońca przede wszystkim. Jakoś tam otwiera się droga do gry. Tutaj czarne powinny raczej tym królem troszeczkę. O, najmocniej, przepraszam, troszeczkę bliżej tym królem zagrać. Oj, to jest ryzykowny ruch chyba, bo. Bicie do końca, król D7, król tutaj. No nie wiem, czy tego pionka nie tracimy. To też trzeba konkretnie policzyć. No ale Bartek ma 20 sekund. To będzie ten minus właśnie. Tak, tak, tak. Dobra, tak poszło. No uproszczenia. Wiadomo, białe chcą tutaj robić uproszczenia. Szach nastąpił. Oj, to może być kiepskie posunięcie. No właśnie. I tutaj. Wow, ale pionkówka. Nie, no to jest wygrana. Tutaj król idzie po tego piona. No niestety, białe tutaj sobie nie pograły w tej końcówce.
No dokładnie, to już takie ruchy rozpaczy. Tutaj tak naprawdę nic biały więcej nie może zrobić. Chyba, że nastąpi misklik jakiś, ale tutaj jest zbieranie pionków. Lemar, dziękuję Ci serdecznie za followa. No tak, król zmierza na aktywną pozycję w końcówce, a tutaj te pionki robią robotę. No dokładnie. Tu już czarny rozważnie pilnuje wszystkiego. Tu można stracić tempo, oczywiście. I król zaraz przejdzie w tą stronę albo w tą. Tak, białe się poddały, a szkoda, bo bardzo fajnie to wyglądało. Czy Maciek jeszcze gra? Sprawdźmy. Już Maciek nie gra. Moi drodzy, dobra. Większość partii za chwilę się pewnie kończy. Bartek 310 zweryfikowany. Oj, nie wiem tego. Nie mam pojęcia. Kustosz Buser X. Dzięki za followka, ale trudne macie niki czasem. Witam cię, Gromiku. Dzięki serdecznie, Marko Mar, za followka, ale tutaj sypiecie tymi followami, aż miło. Ale też, jak już jest nas trochę więcej, to przypomnę, że 3 grudnia będzie turniej z okazji. Dzięki serdeczne, będzie z okazji pierwszego roku na YouTubie pana Szachusia, więc stream będzie na YouTube tym razem, na żywo. Będziemy grać turniej, rozmawiać i tego typu jakieś podobne rzeczy, więc myślę, że będzie całkiem miło. A tymczasem Mistrzostwa Krakowa w toku. Oj, słuchajcie, no nie będzie łatwo, to jest trudny turniej. Polacy i nie tylko Polacy grają w szachy wyśmienicie mocno. A trzeba grać dobre partie przede wszystkim. I tutaj jeszcze widzimy końcówka. No tak, faworyt ma figurę więcej. Teoretycznie jest to pozycja wygrana. No ale cuda się zawsze dzieją w szachach. Jakby się czarnemu udało wymienić te dwa pionki, za te dwa pionki powiedzmy, albo nawet za trzy, za dwa, jakimś cudem, no to byłby remis, skoczek na skoczek i gońca. No ale tutaj białe będą to pilnować. O, takie posunięcie nastąpiło. No to tutaj jest bicie, bicie i skoczek C6 z wymianą. Jest duża szansa, że białe będą próbowały, znaczy białe będą musiały matować gońcem i skoczkiem, co nie jest też proste. Tutaj myślę, że król powinien podejść i spróbować tego pionka podciągnąć. No, a skoczek tego pionka wymienić. No nie wiem, ciężko powiedzieć, bo też jak król złapie dużą aktywność, to może być ciężko. Aha, grozi takie zagranie. No tak, grozi takie zagranie z wzięciem pionka. No i teraz można zagrać tak. Dokładnie. No widzimy, że czarne będą tutaj. Dokładnie. A nie tędy, nie tędy. Tu trzeba było grać i pionka podprowadzać. No tutaj białe będą musiały matować gońcem i skoczkiem. Niecodzienna sytuacja. Bardzo ciekawie to wygląda. No właśnie. Zobaczymy, moi drodzy. Uczymy się matowania gońcem i skoczkiem. Jeżeli 50 ruchów białe nie zamatują, no to będzie remis, czy 75 ruchów, teraz nie wiem jak jest, ale chyba 50. Od momentu zbicia pionka będziemy liczyć. No i teraz mamy 64 ruch, moi drodzy, tak? Będzie bicie pionka? Tak, 64 ruch, więc 50 ruchów, no to mamy 100. O rety, ale gafa. 115 ruchów, tak? Do 115 ruchów. Białe mają czas. Głównym zadaniem białych jest to, żeby zapędzić króla do rogu białego tutaj. Tu widzimy, już jest blokada, więc król nie przechodzi. Myślę, że tu jest już blisko zwycięstwa. No na 20 sekundach to trzeba jeszcze zrealizować. Tutaj, no tak, tu można jeszcze spróbować zagrać skoczkiem tak i tak, ewentualnie. A, ewentualnie tu, to jest nawet jeszcze lepiej. Tak, i tu blokujemy i królem tutaj przechodzimy. Czyli król jest w potrzasku w tym momencie. Kwestia jeszcze wytempowania. Myślę, że królem tu trzeba zagrać. Później staniemy królem tu za chwilę, bo król E2 i potem na F2. O, tak, ja bym królem jednak tu podszedł. No i król tutaj na F2 zagrać musi. Król F3? To już widziałem matowanie. No to trochę tutaj biały chyba sobie za bardzo poluzował. Chociaż, o, znalazł chyba biały drogę, trochę naokoło, ale powinno się udać. No król, goniec tutaj, tutaj, a może w ten sposób. No i król F2, koniecznie, dokładnie. I jest mat, moi drodzy. Goniec i skoczek daje mata. To nawet lepiej białe to zorganizowały. Fajnie. No i super. Bardzo, no gratulacje, matowanie gońcem i skoczkiem nie zawsze się udaje.
Fajnie, fajnie to wyszło. No i moi drodzy, czekamy na rundę numer 2. Tu jeszcze jakaś partia trwa. Dobra. Jest po pierwszej rundzie i za chwilę runda numer 2. Okej. Okay. Arturski. Okej, okay, E4. Zagrajmy C5. Może A6 jeszcze sobie zastosujemy. Zagrajmy E5. Skoczek nie wchodzi na B5. Ta wymiana jest na pewno dla czarnych bardzo przyjemna. Goniec na C5 zawsze mile widziany. No i skoczek na F6 trzeba grać. Tutaj atakujemy. Ja myślę, że ten ruch A4 jest stratą tempa totalną. H6 zagrać można. Tu chyba są czarne, białe zmuszone praktycznie właśnie wymienić skoczka. A teraz przy parze gońców jest całkiem sympatycznie. Ruch A5 się zawsze przyda, żeby pilnować B4. Ok, roszadę zrobić należy. Trzy plus dwa to jest sporo czasu. Myślę, że D5 trzeba zagrać jakoś aktywnie. Tutaj próbować nie wpuścić skoczka na C4. Przeciwnik chce zrobić wolniaka. Dobra. Zagrajmy może po prostu aktywnie, jakoś gońcem. No, pozycja białych nie jest zbyt dobra. To na pewno. Jeszcze trzeba to wykorzystać, jeśli hetman B3. Oj, podstawiłem pionka, to teraz troszeczkę się zagalopowałem. O, przyznam szczerze, tego nie widziałem. Coś mi tu umknęło w moich obliczeniach. No dobra, to trzeba jakoś zagrać. Trzeba jakoś zagrać chyba szybciej. E4, skoczek D4 wymienię. Tutaj jakaś szansa na bicie. No trzeba to wymienić, nie ma wyjścia. Jeśli wymieni hetman. Nie wymieni hetman, bijemy tutaj. No to niestety troszeczkę przesadziłem. No właśnie, trzeba uważać na każdym kroku. To nie jest takie proste jednak. Myślę, że tak zagramy, żeby ta wieża nie była atakowana. Ten pionek wprawdzie ucieka, ale tutaj spróbuję zagrać z kontry. Wieża C2 spróbujemy. Z opcją taką. Goniec E6 grozi. I teraz chyba goniec E6 wygrywa. Tak mi się wydaje. Bo grozi tutaj szach na F2. Jeśli wieża bierze wieżę, to biorę hetmana. Tak, udało się przeciwnika taktycznie troszkę oszukać. W pozytywnym słowa tego znaczeniu oczywiście. Aha, tak jeszcze poszło. No tak. Uratował. No tak muszę zrobić. Jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma mata, ani żadnych takich. No nie, to jeszcze nie jest takie proste. Wcale.
Wpinę. Tu zawsze mamy zasłonę na C8 w razie czego. Ale przeciwnik gra dosyć mocno i konkretnie. Tak. Hetman F3 chyba. Bijemy, idziemy B3. Chyba będę szybszy tutaj. Tak, chyba będę szybszy, grozi wieża C1. Tutaj wybić muszę. Dokładnie. No tak, tu się jednak udało. Znaczy jeszcze nie koniec partii oczywiście, ale jak nie będzie mi sklika, to wszystko się ułoży dobrze. No, wieża C1. Tu też nie ma się za bardzo co śpieszyć. Te 3 plus 2 to jest jak 5 plus 0 mniej więcej. No to już wybijemy. Dobra, mamy 2 z 2, jest dobrze. Witam cię, strzelcu. Na razie nic nie przegapiłeś. No zobaczymy, jak to będzie, słuchaj. Aha, że przegapiłeś turniej, piszesz. No szkoda, faktycznie. Ustjurt, witam cię. No, stream trwa na pewno przez cały turniej. Jest 11 rund, 3 minuty plus 2 sekundy, czyli tak, no trzeba liczyć. No słuchajcie, od 16 zaczęliśmy. Druga runda się powoli kończy, minęło 20 minut, więc no trochę potrwa. Myślę, że jest 2 godzinki. Co najmniej 2 godziny. Co najmniej 2 godziny, tak. 2 godziny 15, gdzieś pewnie to potrwa. Tak, bo Titled Tuesday ma 3 plus 1, jest też 11 rund, a tu jest 3 plus 2. Ale w Titled Tuesday są przerwy, więc tutaj może około 2 godzin to potrwać, mniej więcej, tak. Tak mi się wydaje. Zobaczmy, jak tutaj sobie radzi jeden z faworytów, czyli Maciek Klekowski. No ma jakość mniej, ale pozycja jest na tyle aktywna z tym gońcem. No właśnie, ten ruch jest po to, żeby hetman na G4 się nie zasłonił. Tutaj będą czarne kombinować mata na G2. No i teraz kwestia, czy się białe wybronią. No niestety nie widzę obrony punktu G2 bez strat materialnych. No właśnie, trzeba oddać jakiś tutaj materiał. To tutaj już jest chyba po zawodach. Zerknijmy na innych zawodników. Może na organizatora turnieju. Two Towers Kraków. Dariusz Mikrut. Wszystko jest porówno. Białe mają ciut lepiej, bo jest tutaj jednak strzał na G7. Skoczek ciutkę aktywniejszy, ale kwestia jest, znaczy pytanie jest takie, jak to wykorzystać zawsze. Wydaje mi się, że tu mamy po prostu remis, ale oczywiście będzie próba, tak? Więcej czasu trzeba próbować. Czarne nie mają chyba za bardzo jak te pionki atakować. Tutaj król będzie tędy chyba zmierzał, bo innego wyjścia nie widzę dla białych. Miałem się uczyć na egzamin, ale oglądanie szachusia jednak wygrywa z nauką. Powodzenia, dzięki za odpowiedź. Dzięki, Ustjurt, że wybierasz szachy. No to nie chcę do złego namawiać oczywiście, ale nauka też ważna. Tak, skoczek C3 tu broni, tu jeszcze atakuje. Tak, białe wszystko kontrolują. Tutaj faktycznie jest wygrana już białych. No trzeba niestety grać do końca, nie ma tutaj co. Znaczy ciężko jest też remisować od razu. To, że jest remis na szachownicy, to nie znaczy, że remis już jest wpisany w tabelkę. Sprytny ruch, jeżeli będzie bicie, to ten pionek po prostu szybciej przemierza do pola przemiany.
Poza tym ten skoczek zawsze tutaj broni. Tak, jest zwycięstwo. Nikolaj 6 tutaj też zwyciężył. No słuchajcie, zaraz się zaczną takie partie z silniejszymi rankingami, miejmy nadzieję. I będzie, no, będzie, nie będzie łatwo. Trzeba grać swoje dobre szachy dzisiaj. No słuchajcie, trzeba grać dobre szachy. Dobra, podciągamy spodenki, jedziemy dalej, moi drodzy. Lekki stresik mnie dopadł, nie wiem czemu, słuchajcie, przecież tych turniejów człowiek rozegrał przez całe życie już. Oj, nie jestem w stanie nawet ich policzyć. Nie wiem, czy to będą setki turniejów, na pewno. Nie wiem, czy tysiące. No, jeśli wliczać w to internet, wszystkie blice i tak dalej, no to na pewno w tysiącach trzeba liczyć. A mimo wszystko człowiek zawsze tam się tak troszeczkę niby denerwuje. Znaczy, no, taki dreszczyk emocji zawsze się pojawia przed każdym turniejem. Szczególnie turniejem jakiejś tam rangi większej. Mamy 200 zawodników aktualnie, także piękna liczba. Mistrzostwa Krakowa, gramy, silni zawodnicy, świetnie. No i dobra, czekamy na rundę numer 3, jeszcze grają. Jeszcze ktoś tutaj męczy te swoje pozycje. Tutaj widzimy, że jest wygrana, skoczek do szacha, królem tutaj przejdziemy. O, wystarczy wymienić, o właśnie. Nie, chyba nie tędy droga, chociaż tędy też można, ok. Przynajmniej zawodnicy nie przedłużają, skoro mają i tak przegrane pozycje, to fajnie, że nie przedłużają gry, o to mi chodzi, nie, że fajnie, że przegrywają. Cóż to za końcówka, czy tutaj czarne są w stanie wygrać? Chyba tak. Bierze F7? Tutaj mostek trzeba robić. Tu wystarczyło chyba królem zejść po prostu. No i to już jest remis, bo pionek wisi. No tak. Tutaj się białe uratowały. No dobra. I tutaj też się partia skończyła. Runda numer 3 za chwilę przed nami, moi drodzy. Jedziemy. Kubacik, 1, 2, 3. No gramy swoje. Okej, gambit hetmański. No się tutaj chyba szykuje. Hydeku, dziękuję za followa. No dobra, wyprowadzajmy figury. Im szybciej, tym lepiej. Niech będzie E3. I tutaj sobie zbijemy tego pionka na T5. Tak poszło, ok. To wybijemy. I grajmy naturalnie w szachy. Trzeba wyprowadzać figury. Robić roszadę. Czarne chyba tutaj też nie mają za dużych problemów z rozwojem. Tutaj C5 trzeba zagrać przede wszystkim. Dobra, wieża C1 się przyda na pewno. Ok, teraz pytanie, czy. Bo chce mi się, co by tu zagrać? Może jednak A4 mimo wszystko wrzucimy. Poszukajmy tej aktywności. Jeśli zbije skoczek, to chyba zbijemy pionkiem. Nie zbił. A to ciekawostka.
Schowajmy tego gońca na B1 i odstraszmy. No właśnie. Czy odstraszymy skoczka? Spróbujemy go postraszyć najpierw hetmanem. Skoczek na G6. Zgrymy wieżą na D1, ale tą wieżą. Jak tu wybije, to wybijemy to skoczkiem. Jakoś hetmana ustawimy i F4 jakiś będę może próbował zagrać. Zobaczymy, co czarne sobie tutaj wymyślą. Dobra, bicie, bicie. Grozi oczywiście E5. Chociaż E5 skoczek F5 jest. Nie, szach jakiś, to też niebezpiecznie. Dobra. Schodzimy z hetmanem. Hetmanem schodzimy z jedynki. I trzymamy po prostu tutaj punkt. Może też nie ma za bardzo co szaleć tutaj w takich pozycjach, tylko spokojnie zagrać. Tutaj skoczek zmierza. Zagrajmy H3 tutaj, żeby na G4 też niczego nie było. Skoczek C4, hetman E2. Dokładnie. Jeśli goniec na A6, to chyba mam ruch B3. Spróbujmy tak. Z planem jakoś tutaj się wbić, ale teraz taki ruch grozi. Właśnie za bardzo tego nie przemyślałem. A nawet tak poszło. Ciekawe. To nawet chyba lepiej dla mnie. Ale tak za bardzo nie mogę. Może tak? Po prostu zaatakujemy skoczka. Ojejku, tutaj jest taki niebezpieczny ruch. Zapomniałem o tym posunięciu. No właśnie, muszę grać tak. Otóż to. No to przeciwnik mnie tutaj trochę załatwił. Może wziąć pionkę, jakoś tam będziemy próbować atakować. Szukamy gdzieś drogi na atak. Teraz G4, tak po prostu chyba trzeba będzie próbować skoczek. Tak. Dalekie plany. Witam cię, szachista. Przeciwnik nie czuje zagrożenia albo nie chce go czuć. Co tutaj będzie się działo? Tak. To nie zbije wieżę. Mogę jeszcze A4, chociaż nie bardzo. Dobra, chwila. Skoczek D6 to mi zbija wieżę. No nie,
Dobra, a tak to tutaj zagram. Boże, wieża B1. Powiem wam, ciężko, ciężko to widzę. Ile mam czasu? 27 sekund. Dobra, trzeba jakieś praktyczne ruchy zagrać w takim razie. Nie ma na co czekać, bo będzie źle. Po prostu będzie źle. Trzeba próbować powiązać przeciwnika. Aha, będzie wymiana, no dobra. Wyjścia za bardzo nie było. Coś tam wymienić trzeba i coś tutaj wybić. No dobra, ataku nie będzie, za mało czasu na myślenie. Tak. No, będziemy jeszcze próbować. Przeciwnik ma pionka więcej, po prostu. O, wow. Ciekawy ruch. Tak, zagramy tu grodzi szach. No to mat na F7. Dobra, udało się przeciwnika troszeczkę oszukać. No, powiem wam szczerze, no tutaj przegrać bym raczej tego nie przegrał, gdyż ten pionek jest bardzo atakowany. No tak, zagrałem w ten sposób, żeby tutaj po prostu ruszyć. Inaczej jakby król odszedł, to tutaj mam akcję na zbicie piona. No jakieś szanse tutaj chyba białe mają, tak mi się wydaje. No, tak mi się wydaje. No dobra, punkcik jest, taka jest gra przez internet. No i jedziemy dalej. Jest 3 na 3, jest dobrze. Ale muszę troszeczkę próbować grać zdecydowanie. Coś mi się wydaje, że tutaj z silniejszym zawodnikiem bym popłynął i to srogo. No ale mimo wszystko dziękuję. I zerknijmy, czy jakieś partie jeszcze trwają. Tak, Maciek tutaj gra. Maciek gra białymi. Tak, tutaj już chyba sytuacja będzie dosyć prosta. To Tower z Kraków. Czy jest szansa wygrać tą pozycję? No to jest remis tutaj, mimo tego, że wieża wchodzi król, to jest pozycja remisowa. Król C3 wystarczy zagrać. A nawet faktycznie tutaj też chyba remisuje. No królem C3 wystarczy zagrać i białe nie widzą tego ruchu. Król zmierza blisko. No, ale też nie przejdą chyba tędy. Już teraz taki ruch? Nie, to i tak nic nie daje. Jak oceniam swoje szanse na podium w dzisiejszym turnieju? Oj, nie wiem, ciężko powiedzieć to. Szanse niewielkie, jest dużo silniejszych zawodników ode mnie, ale zawsze jest szansa. Zawsze jest szansa. Będziemy walczyć. Początek na razie punktowy jest oczywiście bardzo dobry, 3 na 3. Tutaj wieża trzyma się ogonka. Nawet wystarczy tutaj dać szacha i trzymać się na jedynce. Dzięki, derwiszko, za followa. No tak, no remis. Po prostu nie ma jak tutaj się czarnymi uaktywnić. Jeszcze, żeby jakichś matów przypadkiem nie było. Dokładnie.
Tak, każdy mógł zagrać w tym turnieju. Trzeba było wcześniej się zgłosić. Ja to dzisiaj zrobiłem, bo też nie wiedziałem, czy uda mi się zagrać. Ale jest trzech arcymistrzów, są mistrzowie międzynarodowi, a zawsze jakiś czarny koń turnieju się znajdzie. Dzięki serdecznie MGM Gasilva za followa. Oj, tutaj było. A nie, bo tutaj. A to był też remis. Można dawać było szacha. Ale się król przedostał. No biały po prostu wpuścił. To tak nie można grać białymi. No to też powinien być remis. Chyba. Tutaj można było tam wieżą. Nie, nie można było tam wieżą zagrać jednak. Czarny grał dokładnie. Ach, alba też jest remis, bo nie można pionkiem do góry, bo jest mat. No tak, wieża musi w kółko latać. No to faktycznie, wieżówki to są bardzo ciężkie końcówki. No tutaj można zbić i się zasłonić, dokładnie, jest remis. Dokładnie tak. Dobra. Fajna końcówka, zgadza się. Wszystkie partie się skończyły. Runda numer 4 zaczyna się za moment. Już się zaczęła. Mateusz Zając. Serdecznie dzięki, Raven. Tak, zagrajmy. Wieża A7. Co dalej, panie Szachuś? A trzeba wyprowadzać figury. Może tędy spróbujemy. Że ta wieża A7 nie było zbyt fortunna, jak widać. Roszady zrobić trzeba. Tu jakiś F5 mi oczywiście przeciwnik zapakuje za chwilę. I tak też się dzieje. Czy ja to mam wybić? Nie wybijemy tego. To się chyba przytrzymam. Bierze F7. No, pozycja nie należy do łatwych. Czy tu, czy tu?
Niestety pozycja nie należy do łatwych. Jest nawet bardzo trudna. Jakoś tutaj coś pokaczałem. No ale gramy, gramy. Bronić trzeba. Tu spróbujemy tak zagrać. Chociaż A4 będzie. No bardzo defensywa. Tu jeszcze spróbuję tak gońcem w ogóle przypilnować pola G7 i wieżę przerzucić. Może to jakieś da skutki dobre. A słuchajcie, ja przegrywam teraz bicie na E5 chyba jest. No właśnie, bo on mi bije tutaj i przegrywa materiał. No właśnie. Szachuś masz mniej coś, niestety. No, przegrywam tą partię, moi drodzy. Niestety przegrywam tą partię. Niedobrze. Jeszcze oczywiście walczę, ale to już jest rozpacz po prostu. Źle pograłem coś, debiut nie w tym stylu, co trzeba. Bierze F8 nie mogłem. Tak, myślałem, że tu będzie bicie. Tu bicie. Bije. Czy ja się tu ratuję jeszcze? On oddał figurę. Może się jeszcze ratuję. Tak, mogę oczywiście zrobić, ale tutaj. Hetman pinuje F8 na końcu, na szczęście. No dobra, jest pion mniej w takim razie. Coś przeciwnik chyba źle poobliczał. Na moje szczęście. Ale się robi gorąco. Serdecznie dziękuję za followa. Tej nadal jest ciężko. Tak nie mogę. Nie, tak muszę zagrać. On mi da szacha, wieża. Ciężka sytuacja. Czasu coraz mniej. Tak chyba się ratuje. Wszystko chcę wymienić. No dobra. Trzeba tutaj te figury złączyć. No i remis na pewno będzie dla mnie dobrym wynikiem. A jak się ułoży pozycja, zobaczymy. Muszę bronić w ten sposób pionka. Tutaj idzie H5 w ogóle. Strasznie źle to wygląda. Nie jestem pewny, czy ja to dobrze policzyłem. Muszę tak, z powrotem.
Oj. A, i hetman F6. No, moi drodzy, niestety, przegrałem. Po prostu przegrałem partię z niżej notowanym zawodnikiem. No, gratulacje, Mateusz Zając. To pewnie jest jakiś junior. Coś tak mi się wydaje, bo kompletnie nie kojarzę. Wow. Jeszcze myślałem, słuchajcie, w tej pozycji, żeby tak zagrać. Dzięki serdeczne za followa. Tak zagrać, ale tutaj dostałbym kopnięcie. Król F8. Może zbić pionka, trzymać mnie w cugcwangu po prostu. No ładnie mnie załatwił, trzeba przyznać. Pograłem źle debiut i dostałem za swoje. No dobra, jedna porażka jeszcze nas nie skreśla. Bardziej może mnie zmotywuje do uważniejszej i odważniejszej gry. Było ładnie, jest trochę gorzej. Niestety, dzięki za followki wszystkie. No, maksymalna moc może i mogłem. To się tylko tak łatwo mówi, jak się patrzy, a jak się gra, to wiadomo jak jest. Pawlo Siemka, gdzie aktualnie można znajdować info o takich większych turniejach organizowanych na Lichess albo na Chess Arbitrze? Niewiele turniejów online jest zgłaszanych. No, trzeba śledzić fanpage'e klubów, zawodników, streamerów, youtuberów i tak dalej. Mi się wydaje, że wtedy można coś tam znaleźć. Przede wszystkim na Facebooku, na Infoszachu. Kocham szachy, Infoszach. Polecam. Tam na pewno jakieś informacje będą. No kurczę, powiem wam szczerze, jestem trochę zły. Bo to tak nie powinno wyglądać. No dobra, ale jedna porażka to niestety, no, jedna porażka jeszcze niczemu nie przeczy, ale to już jest punkt mniej. No to już jest punkt mniej do czołówki i tutaj już by było, no właśnie, byłoby dobrze. Byłoby dobrze, ale ta porażka mnie po prostu może ostudzi, kurczę, bo to tak zwykle bywa, że jak gram sobie tak zachowawczo za bardzo, widzę, że zawodnik jest słabszy teoretycznie, no to tak spokojnie, a jednak juniorzy coś tam atakują, coś tam dobre ruchy wykonywał przeciwnik, to trzeba przyznać. No i nic nie poradzimy. Okej. Czekamy na kolejną rundę, jeszcze jakieś trwają, zobaczmy. Tu jest jakiś arcymistrz jeszcze jeden? Zaraz zerknijmy. Kim jest ten polski arcymistrz? Krzysztof Jakubowski, ok. Tu mamy czterech arcymistrzów w turnieju. No, to nie będzie tak łatwo, słuchajcie. O, widzicie, arcymistrz również się potknął. Przegrał partię. No tak, nie ma lekko. Dobra, moi drodzy, walczymy, walczymy, bo tutaj teraz Szachuś się sportowo wkurzył. Będziemy walczyć. Szkoda, że 3 plus 2. Jak jest takie, powiedzmy, są porażki, to człowiek chce się szybko odegrać, ten, żeby czas był jeszcze szybszy. A trzeba zachować jednak tą taką rozwagę, spokój i opanowanie. No to jest trudne w szachach. Trzeba nad sobą pracować. Niewielu to potrafi. No, ochłonąć przede wszystkim i przystąpić spokojnie do następnej partii. Tyle w temacie. Trzy punkty na cztery, czekamy na rundę numer 5. Jeszcze dużo rund, dużo się może oczywiście wydarzyć. Nie traćmy nadziei. Okej, kolejna runda. No, widzimy juniorka po zdjęciu. No to jedziemy, gambit hetmański. O, będzie obrona królewsko-indyjska. Czyżby? Nie. Takie tutaj domki się szykują. Królewsko-indyjskie domki mimo wszystko. A no właśnie, taki ruch tutaj nastąpił. Okej, niech będzie hetman C2. Też powinienem grać swoje jakieś królewsko-indyjskie schematy. A nie gram. No i co ja tutaj w ogóle, co ja tutaj wyprawiam? Niech mi ktoś powie, bo nie wiem niestety.
O, niech będzie tak. Powiąże się jak baleron. Co tu się w ogóle wyrabia? Szachuś, jak ty grasz? Poszło przepchanie. Tu gramy tak, z opcją taką, żeby tego skoczka wypędzić. Będzie G4 i będzie mnie tutaj przeciwniczka cisnęła. Niesamowicie. Teraz pytanie. Chyba B4 mogę zagrać. Pytanie, czy ja G3 mogę zagrać? Chyba muszę taki ruch wykonać, podważyć tutaj atak. Przecież mnie mogła tutaj, czarne mogły mnie tutaj zajechać. Totalnie. G3 chyba powinno wejść wcześniej. No tak. Hetman E6 prawdopodobnie, to jakiś skoczek D1. No defensywa defensywą, ale trzeba się pilnować. Goniec G2 jak najszybciej. Skoczek się pewnie na F8 chce przerzucić. Tu już na szczęście mam ruch wieża F1. Phantom! Dzięki serdeczne za follow'a. Wymiana ciężkiej figury będzie spoko na pewno. No i trzeba wymienić chyba te gońce, przytrzymać tutaj skoczkiem, twardo zagrać. Panem? Jeszcze jest bicie na B4, wieża wchodzi, ale to się raczej broni. Na razie szachu się jest w defensywie. No ale wydaje mi się, że trochę się wybroniłem mimo wszystko. Znaczy przeciwniczka nie wykorzystała. O, juniorzy dobrze grają w te szachy. Tutaj grozi taki ruch niebezpieczny. Dobra, zagrajmy tak. Skoczek G7 musi się wycofać. I poszukamy kolejnego ruchu dobrego. Wydaje mi się, że... Aha, tak jeszcze można. No dobra, wymienię te hetmany, żeby mieć z głowy. Jakoś tak, będziemy podważać pionka. Skoczka przerzucę po prostu. No i gramy bez hetmanów. Bez hetmanów z juniorami chyba będzie trochę łatwiej. Oby. Będę pasywnie na razie bronił. A tu wieża B3 po prostu zagra. Skoczkiem. Aha, nie mogę tam. Podciągnijmy tutaj króla. Teraz będę mógł skoczkiem zagrać. Muszę przyznać, że dobrze gra moja przeciwniczka. Bronię B4. Szachuj zrobisz. Skoczek, skoczek, skoczek. Trzeba chyba wybić. Skoczek A7 zagrać. Tutaj coś podważyć, podeprzeć. Goniec na F1.
Zrobić wolnego pionka. Tam mi jeszcze. To chyba nie ucieka. Jednak podejdę królem. Jednak trochę podejdę królem bliżej. O rety, skoczek mi wisi. A nie, dobra, mam wieżę A1. Już się wystraszyłem. Widzicie, co ja dzisiaj widzę? Nic. Po prostu nic. No i końcówka. Na wolnego pionka. Okej, tutaj go nieco F1. Tam próbujemy, tak, się przedostać. No muszę te figury przegrupować, tu pilnować. Ojej, ale bym zrobił ruch deklarowany. Szachuś, nie klikaj tyle. No to jest taka mała nerwówka się malutka pojawia. Dobra, muszę w takim razie tym pionkiem do góry iść koniecznie. Serdecznie dziękuję za followa. Zwiążemy tego skoczka. I pytanie, czy wymiana tego... Tak, tutaj będzie to już wygrywało. Goniec musi ruszyć i skoczek A5. No ale było gorąco, słuchajcie, mimo wszystko. No, to po prostu... Tu każda partia jest trudną partią. Tu nikt za darmo punktów nie dostaje. Okej. Ledwo, ledwo uszedłem z życiem, ale bardzo ładnie moja przeciwniczka grała, bardzo ładnie. Ja zagram jakoś jak po kraka. Dobra, trzeba wrócić chyba do swoich starych debiutów, niekoniecznie poprawnych, ale wracamy, słuchajcie. 4 punkty na 5, więc no nie najgorzej, dobrze, wróciliśmy trochę po prostu, wróciliśmy, jest ok. Dzięki serdecznie za followy. Franklinek 69. Dzięki, dzięki, dzięki. Ale was dużo dzisiaj. Bardzo mi miło. Funo jak zwykle prowadzi 5 na 5. Heracek. Kim jest Heracek? Aha, to też jest czeski zawodnik. Ok. No walczymy. Niektórzy już punktów trochę potracili, więc tutaj już naprawdę nie ma lekko. Wydaje mi się, że pomimo olbrzymiej przewagi czasowej wprowadził sobie pan nerwy do partii. Tak, tak, Ustiur, bo może być. No, więcej luzu, tak? Więcej luzu. To będzie dobrze. Te 3 plus 2 jest takim tempem mylącym mnie trochę, bo zawsze gram 3 plus 1, się już przyzwyczaiłem. Ta jedna sekunda niby niewiele, ale jednak... Wprowadza ten element troszeczkę spowalniający, więc trzeba spokojnie, spokojnie. Przede wszystkim debiuty trzeba dobrze rozgrywać. No i będzie dobrze wtedy. Walczymy, walczymy, moi drodzy, walczymy. Fajnie byłoby ograć kogoś silniejszego od siebie, to zawsze dodaje trochę skrzydeł. Lecimy dalej. Aha, jeszcze jakieś trwają partie przecież, moment. Maciek. A Maciek przecież jeszcze będzie miał 5 punktów prawdopodobnie. Paszek MS, dzięki serdecznie za followa. No, czy tutaj jest... Nie, tutaj na pewno jest wygrana białych. To na pewno, tylko jeszcze trzeba technicznie to jakoś dograć. Maciek jeszcze nagra na sekundach, to jest ciekawe. No, pilnuję tego pola na F5. Jak to wygrywać białymi? No może mamy okazję popatrzeć na arcymistrza, który musi zrealizować przewagę. Król będzie sobie teraz podążał.
Prawdopodobnie król będzie chciał przejść tam na tamtą stronę, jakby to się... O! Tu jest chyba bicie. Chyba jest bicie na F5, tak. Król E5. Chyba tak. Ten pionek robi robotę. Tak, to jest wygrana. H5? A tutaj na F6? Nie wiem już sam. Oj! Remis. No to się Maciek pomylił. Król E5 wygrywał prawdopodobnie. Szarapow. Nikolaj 6 wygrał. No ładnie, trzeba przyznać. Ksiądz 44. To jedziemy, moi drodzy. Tutaj jedziemy już normalne debiuty. Nie ma co wymyślać. Gambit Mora będzie prawdopodobnie chciał grać. Nie pozwolimy na to, rzecz jasna. F4. Skądś to znam. Zagrajmy D5 od razu. Ok. I H5. Taki ruch, żeby ten goniec miał jeszcze furtkę. I goniec ma furtkę. Tego gońca chciałem koniecznie wymienić. No wymiana. No H5, H4. F5 chyba nie przechodzi, bo tutaj jest trzon, tak mi się wydaje. Przeciwnik gra szybko i zdecydowanie. Dobra, szachuj spokojnie. Dobra, gramy G6. Zagrajmy po prostu G6 i zagrajmy skoczkiem, żeby tu się ładować. I ładujemy się skoczkiem. Ta wymiana myślę, że jest spoko dla mnie. Schodzimy z jakichkolwiek tutaj linii zwierzy. Okej. Myślę, że jakaś długa roszada nawet będzie możliwa. To jest dobry ruch. Pytanie, czy robić długą roszadę? Chyba zrobię. Może lekkie samobójstwo, ale tutaj wieżę wymienię. W razie czego król B8 szybko. No i ta pozycja chyba biały lepszy. Może H4 nie było dobrym posunięciem. Bierze D8, jakiś plan. Wybaczcie, że mało teraz mówię. Po prostu muszę się skupić tutaj troszeczkę na partii. No tak. Wymieniam tego skoczka za gońca. Co te dylematy? Pewnie pionkiem musi spić, tak? Pewnie pionkiem. I teraz kwestia, jak ja mam to się z tego porozwiązywać? Na pewno król B8 jakiś. Co? Aha, hetman C3. Wow. No to ładnie pograłem. Trzeba grać tak. Tutaj na G3 coś pakować. Taktyka, taktyka. Niestety. No tutaj białe są lepsze. Tu skoczka wstawię na szczęście. Na D5. Dwa piony więcej u białych. I maty grożą.
Jakaś kontra może. Gorąco jest, słuchajcie. O, jest gorąco. Jest gorąco, ale się bronimy. Wydaje mi się, że tu się powinienem wybronić. Tak sądziłem, że tu poświęci. Jakiś szach jest możliwy. Muszę aktywnie gdzieś wieżą pograć. Aha, tutaj jest szach. Boże, kocham. Co ja w ogóle gram? Nic nie widzę. Totalnie. Ha, to mata dostaje. W ogóle przegrywam tą partię. Ojejku, jejku. Przegrywam tą partię. Nic nie widzę kompletnie. Wieża D8. Po co to było? Wieża E8. O co w ogóle tu chodzi? No dobra, przegrywam. Nie ma co tutaj. Dam przeciwnikowi tą przyjemność dać mata. Okej, okay, no niestety... Z zawodnikiem znowu mi nieznanym przegrywam, no i to boli bardzo, to boli bardzo. Szczególnie, że pozycja była całkiem dobra chyba. Teraz byłem zadowolony z tej partii. No sprawdzę sobie analizkę szybko. Na swoim podwórku gra się naprawdę ciężko. W Title Tuesday jestem w stanie wygrać naprawdę z dobrymi zawodnikami. To jest pozycja lepsza białych? Aż tak komputer dobrze to ocenia? Plus 2? Może o rozwój figur chodzi. Tu mogłem zamiast H4 chyba zagrać szybciej. Jakiś właśnie szach. Tu jakieś akcje idą. No faktycznie, faktycznie. Trzeba przyznać, że biały jest solidny. Wydawało mi się, że tutaj jest bardzo sympatycznie. Można też inaczej grać. Nie, no dobra. Dobra, zobaczymy co dalej. Czy ja tam się trochę wykaraskałem z tej pozycji? Tutaj jakieś C4 wchodziło teraz. Gonię CF2, myślę, że strata tempa. No ale cóż, ja tych temp mam tutaj zbyt więcej. C4, B4, roszada to już samobójstwo, co? No ale to takie ruchy trzeba widzieć, że potem tutaj bijesz i atakuj. No. Ja wiem, że słabo gram niestety, słuchajcie. Muszę trochę ponarzekać, ale to nie są moje szachy kompletnie. Daję przeciwnikowi grać po prostu za friko, no tak. B4, wszystko wygrywa, no. Tylko dalej jestem ciekawy, czy było aż tak źle. Wieża D5, ale pograł. Tutaj, no teraz trzeba coś dobrego zagrać. Ja myślę, że z praktycznego punktu widzenia, jakbym zagrał taki ruch hetman C6, to bym miał trochę więcej gry przede wszystkim. Kompletnie nie doceniłem tego ruchu, no faktycznie. No tak. Kompletnie nie doceniłem. Hetman C6, no. Jest coś tutaj. Aha, tu jest mat na A7. Chwila. Hetman B7 trzeba grać w ten sposób. Hetman C5 na przykład. Wieża C8. Tu mimo wszystko białe są fantastyczne. No tak. Biały zdecydowanie lepszy. Ten goniec C7 jest paskudny. No to dobra, uczciwie po prostu przegrałem partię i tyle. Następnym razem. No szachuś, masz dwie porażki, więc jest już źle, bo to już, jeżeli chcemy zająć miejsce w top 4, co będzie niezwykle trudnym zadaniem w tym momencie, to trzeba wygrywać po prostu po kolei partię. Jak tego nie zrobię, to nie będzie tego miejsca premiowanego. Zawsze jak się pojawia, no wybaczcie, w turniejach jak się pojawiają pieniądze jako nagrody, to taki stresik mnie dopada, nie wiem dlaczego. Bo zawsze jest to co grać. Przecież to są tylko pieniądze. Szachuś, więcej luzu. No tak, ci najlepsi zawodnicy potrafią ten luz trzymać przede wszystkim. Zobaczcie, bo chyba Funo gra, już nie gra Funo. Z Maćkiem.
Czy oni grali ze sobą teraz? Nawet nie zdążyłem zobaczyć. Wojtek Plach z kolei, a tutaj też realizacja. No właśnie, realizacja, jak to pokazuje? No, jest wygrana, tylko to trzeba zrealizować. Mam E6, tak, mam C3. Nocny Paco, czyli Marcin Sieciechowicz. No ale przynajmniej oni już zaliczają tych arcymistrzów, tak, tych silnych zawodników. A Szachuś niestety przegrywa tutaj z zawodnikami mniej znanymi. Co? Wymienił to? No to jest totalnie wygrana. Mniejsza wygrana? O co chodzi? Słaby ruch jest przede wszystkim, ale. Nie, no. No nie chce mi się wierzyć, że. No G5, tak. Wow. F5. Trzeba dokładnie czarnymi grać. I czarny grają bardzo dokładnie. A to jest właśnie mistrz międzynarodowy Marcin Sieciechowicz. Pięknie. Marcin, przepraszam, uratuje remis. No i tutaj bić. No i to jest remis. A, jeszcze się pojawi opcja. A, i tu go zablokował. Może ma szansę. No, patrzę na silnik, ale. F3. No dobra, remis, nie ma co. Remisik zasłużony. 6 rund, a ja mam tylko 4 punkty. Liczyłem trochę na więcej. Znowu przegrałem w sycylijskiej. No tutaj białe już wygrywają. No już można by było nie przedłużać. Dobra, runda kolejna. Na wagę złota. Nie idzie zbyt dobrze, niestety. Znowu czarne. Trzeba te czarne przełamać. Ranking FIDE, na FIDE.com można sprawdzić, tam jest 2289 bodajże w tym momencie w szachach klasycznych. Może. Nie no, roszadę trzeba zrobić. Nie możemy się przecież wygłupiać, bez roszady grać. Chwila, czy to wybić pionkiem? Pionkiem. Gramy z izolowanym pionkiem. No
No, największy mój to 2374, ale to było dobre lata temu. Wracam powoli po prostu do szachów. Miejmy nadzieję, że wracam do tych szachów. No to czarny to już jest dobry w tej pozycji. Było też panem tutaj zagrać. A tego pionka chyba wezmę. Bez konsekwencji mi się wydaje. Tam jest opcja jeszcze. A tu podstawiłem piona. Dobra, za szybko gram. Jednak te blice dają się we znaki. Ale jest okej. Nawet jak tego pionka weźmie, bo tam będzie wisiał zawsze. Może goniec na H3. Bierze E8, tam jakieś bicie. No, podsłuchał. To tak. Mariusz, ja tutaj nie wygram na czas, ja tu wygram normalnie już tą pozycję. Pionek więcej i goniec F4 stoi, jest dobrze. Fakt tutaj wisi. Może trzeba nawet tak zagrać. Ale szarpią. Na każdym kroku chcą cię ograć. Tu widzę szacha. Ten tutaj. Tak, zagrajmy najpierw. Co? Się wystraszyłem, czy ja coś tu nie podstawiam przypadkiem. Dobra, mamy zwycięstwo i bardzo dobrze. Punktów brakuje cały czas. Zobaczcie, dopiero na 16 miejscu, ale jeszcze dużo partii się nie skończyło. Zobaczmy na lidera. Maciek gra z Funo. To może być ciekawa partia. Funo ma jakość więcej. No to są dwaj internetowi bardzo dobrzy zawodnicy, nie tylko internetowi, rzecz jasna.
Ile było rund, moi drodzy? To jest siódma runda, więc już zbliżamy się powoli do finiszu. Teraz punkty trzeba zbierać przede wszystkim. I to mocno. Jeszcze jakaś teoretyczna szansa może tutaj dla białych istnieje. Trzeba szukać jakichś rozwiązań. Na pewno król musi zejść ze związania hetmanem. No, grał. No w sumie też można, ale zaraz z królem trzeba odejść. Tu się w zasadzie wszystko trzyma. Sporej techniki trzeba czarnymi, żeby taką pozycję wygrać. Nie jest to proste. C3 wzmocnił skoczka. Czy król F2? Mało czasu już ma. Maciek nie wpuszcza wieży. Dzięki za hacks. No, tutaj właśnie Funo jest sprytny w takich sprawach. Drugie trzy chyba trzeba. Tutaj broni się. Maciek się broni. G5. A, tu jest nawet marna H2. No nieźle, nieźle. Funo, widzę, zamiata. Idzie po zwycięstwo. Już punkt przewagi prawdopodobnie mu się zrobi, chyba że ktoś będzie miał jeszcze 6,5, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy ktoś taki się znajdzie. No dobra. Trzeba grać dalej. Nikolaj z Kowalczykiem. Rafałem. No tak, białe tu mają zwycięstwo w kieszeni. Dobra, wybaczcie za tą ciszę. Ale nie ma pytań, to też nie gadam. Jakieś są. Nagrody są przewidziane tylko dla zawodników polskich, a tego nie wiem, Mariusz. Tego nie wiem. Myślę, że dla wszystkich są nagrody, bo to jest open. Więc dla wszystkich raczej. No jest szansa zawsze na nagrodę losowaną. Będą dwie nagrody takie losowane. Trzeba zostać do końca. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, ale nie liczmy na to, tylko trzeba tutaj grać po prostu. Jeszcze mamy tutaj dwie partie. Ta już się kończy. Cześć Skubol, witam Cię. No nie, tu królem trzeba było iść. To tutaj jest wieża w szach. Nie tutaj wieża na E2. Ojej, to jest przegrana. Teraz czarne wygrywają. Co? Wieża D1. Skubol idzie tak, że mam punktów 5 na 7. Przegrałem z dwoma niżej notowanymi zawodnikami według rankingu, więc troszkę jestem podminowany, przyznam się. Ale też zagrałem jak frajer. Dobra, kolejna runda. Świetny nick, nie będę go wymawiał.
Wszyscy grają królewską indyjską. Ciekawe dlaczego. Ja wiem dlaczego, moi drodzy. Trener, trener. Zrobił robotę. A co na ten ruch ciekawe zrobił czarny? Powinien wymienić skoczka chyba. No i H4. Spokojna, długa. Aha, ok. Teraz jak zagram na e6 skoczkiem, ale chyba tak zagram, mimo wszystko poświęcę tego pionka. Za mocną grę po linii, tak chyba trzeba zrobić. Zagrajmy po prostu tak. Wymienię, będę miał pionka mniej w ogóle. Czy to mi się opłacało? Jestem ciekawy. No muszę jakoś tak próbować po tej linii C zagrać. Za łatwo to poszło, coś mi się wydaje. Ale jest wolna linia tutaj, nie ma tragedii chyba. Wydaje mi się, że tak trzeba zagrać. Zagrajmy A3. Osiem. Co? To tak można? Tak bezkarnie? No i mi się tutaj ładuje. Te A3 było chyba faktycznie złe. Jeden ruch, a ten może namieszać. Ważne, żeby pilnować, żeby mata nie było. Król jest w centrum, to też jest jakiś plus. Może jakieś F4 spróbujemy. Bo wieża C3, wieża C2 się przestawić. Tak, no tutaj nie może mi nic na razie zrobić. Nie będę tu otwierał pozycji po prawej stronie na królewskim, tylko tutaj coś spróbuję zrobić. Już widzę plan. Taki powolny, ale jest. Na przykład wieża C4, hetman na C2, bo wieża C3, wieża C3, hetman C2. Potem wieża C4. Jak odzyskam jednego piona, to nadal będzie dobrze. Wydaje mi się, że tu będzie dobrze. Czuję to. Jeszcze więcej mam czasu. Dobra. Pierwszy plan to jest taki. Teraz tak. Tutaj grozi wzięcie pionka. No, król musi odejść raczej, ale to będę tak grał. Tego pionka wziąć nie można, bo do końca mata dostanę. Wieża C3 było potem tutaj, jednak zagrał. Dobra, bał się. Tak. Pionka idę. A jednak zablokował drogę. Poszukajmy innej drogi. Hetman B5 jeszcze ma. No właśnie, chyba królem muszę się sam obronić. Kiedy wieżę mogłem zbić? W którym momencie?
Teraz jest wieża B2. Podstawiłem kolejnego pionka. Nie widział. Tu wieża na E3 też może ruszyć. A tam mogę zbić, czy nie? Nie, nie mogę. Może wymienić hetmana, ale ja będę wtedy odzyskam tego pionka. Tam G5 będzie groziło oczywiście. Takie coś koło remisu właśnie. Tak, muszą zagrać. Bronić na F3. No tak, tutaj czarne przegrać nie mogą, no ale no właśnie, jak ja gram w te szachy. Pytanie, czy iść królem teraz tutaj. No idziemy aktywnie, próbujemy. Tutaj. Okej, to idziemy pionkiem oczywiście. Tak, to tak. Słuchajcie, teraz chyba mam wygraną. Teraz muszę policzyć. Dzięki za follow-a tutaj. Tu, tu, tu. Chyba A7. A7, bicie tutaj, król tu, tu, tu. No tak, A7. Może były lepsze zagrania też. Nie wiem, ale może, może. Grozi mat. Tak, jest zwycięstwo. Dobra, mamy to. Jednak aktywność się przydała, nie pasywność, bo już chciałem tutaj iść na E2. Mamy to, bardzo dobrze, jest ok. Trochę się już lepiej poczułem po tych dwóch zwycięstwach z rzędu. No ale moi drodzy, teraz jeszcze trzy rundy zostały. Trzy rundy przed nami. Troszkę się odbiłem w punktach, na szczęście. No i trzeba teraz wygrywać z silnymi zawodnikami. To nie ma wyjścia. Lekko nie będzie. No tak, dobrze, dobrze, zgadza się. Na razie dobrze. Funo ciśnie, nie? Ten Funo to jest wyjadacz. Co on teraz zrobił? 7 na 8. Przegrał? Chyba przegrał. Witam. O, cześć Łukaszo. Cześć, cześć, cześć. Tak, jak dużo juniorów, to do końcówki trzeba. Bo z prostego względu, juniorzy, i to mówię całkiem poważnie, juniorzy w dzisiejszych czasach bardzo duży nacisk kładą na naukę debiutów. Uczą się tego na pamięć, lecą wariantami, są no, niezwykle niebezpieczni oczywiście, ale największe szanse z nimi się ma, jak się właśnie przejdzie do końcówki, bo juniorzy muszą przede wszystkim się nauczyć myśleć. Znaczy, nie, to, nie chcę tu nikogo obrazić, ale nie to mam w zamiarze. Po prostu logika potem wygrywa i powiedzmy takie klasyczne podejście do szachów i doświadczenie przede wszystkim. Też z juniorami można próbować grać nie debiuty, znaczy w sensie troszkę zejść z teorii i też są jakieś wtedy szanse. Także Funo to kozaczek, tak, pulchny, zgadza się. Przy okazji, jak jest nas trochę więcej, to zapraszam 3 grudnia na turniej szachusiowy. Mija rok od założenia kanału. Dam znać na Facebooku. Można polubić fanpage Szachuś.
na Facebooku, zachęcam, będzie wtedy wszystko widoczne. Nifat, Soul 2, dzięki serdecznie za followa. Dużo tych followów. W czwartek będzie live na YouTube, nie na Twitch, tylko na YouTube. No, to prawda. Metod CS, dzięki serdeczne za followka. Tak, Funo widzi dużo, ale przegrał chyba teraz. Chyba teraz przegrał, więc tutaj sytuacja się robi niezwykle ciekawa. Zaraz, zaraz. Na tym czeskom ja nigdy się nie mogę dobrze połapać. Statystyki, statystyki. Nie, to nie chyba tu. Chyba nie tu. Dobrze, nieistotne. No nie będę teraz śledził tutaj tego, co nie jest ważne w tym momencie. Myślałeś, żeby streamować na dwie platformy? Myślałem, ale to chyba nie ma sensu. Wiem, że można streamować jednocześnie na dwóch, tylko z kim bym rozmawiał wtedy? Z jakimi? Z widzami, czy z YouTube'a, czy z Twitcha. A ja chcę, lecę na Facebooka. O, spoko. Przewinąć w dół, gdzie... A, dobra, to już nie będę tam sprawdzał, jest małe opóźnienie kilkusekundowe. Pod... Szachuś, a co sądzisz o szachach Fischera? Ciekawa odmiana, zmusza do myślenia od pierwszego ruchu. No powiem wam szczerze, kiedyś grałem turniej szachów Fischera. Zrobiłem 7 na 7, od tamtej pory nigdy nie zagrałem w oficjalnym turnieju. Nie, no, tak nawiasem mówiąc, ciekawy format, no, odchodzący totalnie od schematów, faktycznie. Nie da się tam w zasadzie chyba nauczyć debiutów, chociaż ciężko powiedzieć, z 960 pozycji, to nie jest chyba aż tak dużo, mimo wszystko. No, ale debiutów, wariantów będzie więcej. Nie, to jest faktycznie dużo. No, jest zawsze jakaś odskocznia, ale nie, no, klasyczne szachy są jednak klasycznymi szachami, no, to tego się chyba nie zmieni. Lubię oglądać twoje zmagania na Title Tuesday. Dzięki serdeczne. Będzie we wtorek, Title Tuesday, będziemy grać. Szachuś.pl, wydaje mi się, że jest narzędzie łączące oba czaty, ale pewności nie mam. A, Skubol, dzięki za info, to spytam kogoś mądrzejszego od siebie. Dobra, mamy Maćka, mamy arcymistrza, słuchajcie. Mamy arcymistrza, dobra, jedziemy. Przez G3 Maciek gra, no tak. Tak grał Caruana również. Tylko co grał Caruana, co grał dalej? To jest pytanie. Tutaj wiem, że było takie posunięcie. Bo zaraz, bo jak zbije hetmana, on mnie zbije, to nie, to po czarnych polach nie zajedzie. Jak zagram E5, to mi tutaj tego skoczka podważy. Z kolei jak zagram roszadę, to mi zagra skoczek na A4. Ale to wtedy... Huh. Może B5? Nie, B5 nie mogę. No dobra, gramy E5, nie ma wyjścia. Gońcem zagramy na E6 po prostu. Różnobarwne, może jakieś tutaj opcje się pojawią ciekawe. To w ogóle chyba goniec C4 mogę zagrać? Nie, nie mogę, bo skoczek D5. Nie mogę. Dobra, wymieniamy. Nie to, że ja chcę tutaj remis. Aha. No właśnie, jak teraz grać? Muszę chwilę się zastanowić. Zagrajmy H5. Z taką opcją. A jeszcze mogę zrobić długą roszadę w ogóle, żeby było śmiesznie. I chyba to uczynię, chociaż troszkę nie chce mi się grać tej długiej roszady. Ale chyba muszę. Chociaż może król tutaj będzie bezpieczniejszy. Robię długosza. Co tam? Spróbujemy.
No moja struktura pionów jest. Tu podstawiłem nawet pionki. No dobra. Powiedzmy, że to był zamierzony cel. Pionka może brać. Nie, no pion mniej to jest już źle. Nie wziął. No cóż, jedziemy na aferę. Tutaj grozi bicie. Dokładnie. Mam mniej czasu, kompletnie mniej czasu. Nie jest to dobry syndrom. Spróbujmy wymiany hetmanów. Dobra, muszę trochę szybciej grać. Jeśli mi będzie zbijał pionki, to sobie zawsze troszkę odsłoni króla. Wymienił. Jak zagrał na wymianę. Trzeba się tutaj rozepchać. Brakuje króla w centrum właśnie. Właśnie to czynię. Pionek H5 jest z pionkiem słabym, niestety. Ale też pionek D5 jest broniony. Próbujemy się tu przedrzeć oczywiście. Może króla w ogóle tu gdzieś wstawić. Już też nie ma co chyba ryzykować, bo tam jakieś G4 wejdzie. Musimy grać w ten sposób. No nie ma wyjścia. Ale sprytnie. No tak, ten pionek zasuwa. Niestety. Niedobrze to wygląda niestety. No to jest pozycja. A, jeszcze tutaj leci. Kurczę, felek. No tak, no to jest wór. Nie ma co grać.
No, wypunktował mnie tutaj arcymistrz. Ciekawy jestem tylko, czy... To jest ta bezsilność, słuchajcie, jak się przegrywa z słabszymi zawodnikami. No dobra, to jest pozycja. To jest, jeszcze tylko zerknę w debiucie. Po tym ruchu, ok. D6, tak, hetman D3. Skoczek D7. No widzicie, no. To jest to, jak się nie zna debiutu właśnie. Trzeba znać debiuty, bo ten system z G3 w Sycylu nie jest groźny. On to po prostu tak ustawia sobie biały w ten sposób, żeby sobie spokojnie stać. A ten ruch już jest błędem, no właśnie. Skoczek D7, no człowiek się uczy całe życie. Dobra, w tej partii, w tej pozycji będę pamiętał. No dzięki tej partii też czegoś się oczywiście uczę. No było blisko. Czy ten obraz nie jest... Aha, bo to jest analiza. No tak, skoczek D7, żeby przytrzymać punkt E5. To jest bardzo ważne. Kurczę, blade. W Sycylu wszystkie ruchy są dosyć istotne. No dobra, zobaczmy tak jeszcze, czy tu po biciu, czy goniec C4 jest. Goniec C4 jest, ale słabe. Tak, no może nie trzeba było wybić. Nie, no trzeba było wybić pionkiem. Wydawało mi się, że tu jest... Nie, no jednak struktura pionków słaba. 5 tak... Długo pokazuje, czy jakoś inaczej? Jakoś inaczej. Hetman D7, przypilnować. O, widzicie. To są te ruchy, których ja niestety jeszcze nie widzę. No, to nawet każe bić pionka. C3, spokojne. No i taka pozycja lepsza trochę białych, nie? Ale też nie tragiczna, jak widać. Tu wieża C5 było dobre, chyba. No tak, zostawić wieżę na C4. Po co ja nie uciekam? Przecież po biciu tutaj pionek będzie słaby. Ajajajaj, niełatwa pozycja do gry, no jeszcze, jeszcze w blicu. Szczególnie w blicu. Dobra, zapomnijmy o tej partii już, to już historia. Moi drodzy, plan jest taki, no trzeba wygrać, teraz dwie partie zostały, dwie partie z rzędu. Jeżeli tego nie uczynię, to jest pozamiatane. Kim w ogóle jest ten zawodnik? Aha, to jest chyba Bogdanow. Jeżeli nie wygram dwóch partii teraz, to jest pozamiatane, słuchajcie. Nawet nie ma co walczyć o pierwszą dziesiątkę wtedy. Znaczy, pierwsza dziesiątka jest poza zasięgiem, no po prostu. Jakieś partie trwają jeszcze? Jakieś trwają. No cóż, troszeczkę odstaję od tej czołówki. Przykro to stwierdzić. Ale moim głównym celem jest nastawienie się na szachy klasyczne, nie na blica. Żeby grać dobrze blica, trzeba widzieć dobrze taktycznie, grać trochę szybciej. No to jest specyficzna jednak gra w tym internecie. Nie jest to... Znowu powiem, nie jest to łatwe, ale ta niemoc człowieka denerwuje. Jak osiągniesz tam w życiu jakiś poziom i spadasz z tego poziomu, no to to boli. To boli niestety. No ale trzeba walczyć, trzeba walczyć. Jeszcze takie ambicje sportowe tutaj są. No ale bez treningu nic się tutaj też nie uzyska. Remisik tutaj poszedł, dobra. No to czekamy grzecznie na rundę. O, Silbersik jak wysoko. 7,5. No są tacy zawodnicy, którzy rzadko grają, a czasem zagrają i w tym internecie trochę wymiatają. Grają takie, może, no też nie chcę nikogo tutaj urazić, oczywiście jakieś takie mniej ambitne debiuty, tylko bardziej takie proste, aby nie przegrać, a liczyć na jakieś łapki na przeciwnika. No to różne są techniki, różne taktyki. No każdy jest jaki jest, nie jest to turniej o Mistrzostwo Świata. Ja wolę na przykład w takich tego typu turniejach wypadać naprawdę słabo, a potem starać się wygrywać, czy osiągać jakieś tam swoje cele w turniejach po prostu mocniejszych i tyle. Usprawiedliwiam się w tym momencie troszeczkę. No ale takie życie, takie życie. Jeszcze dwie rundy. Co tutaj się dzieje w ogóle? Białe nie mogą... No to wystarczy tu królem chyba zagrać. Nie, Kubre... A, tak poszło. Ja się nie martwię, tylko tak sobie muszę pogadać, wiesz, trochę emocje opuścić.
Nie moim celem jest granie w internecie, najlepiej na polskim podwórku, tak? Nie to jest celem. Ale fakt, dawno już takiego jakiegoś sukcesiku się nie osiągnęło. Sukcesu, bo sukcesik to można osiągać. Sukcesu. Dobra, jedziemy. Nie ma zmiłuj się, moi drodzy. Przedostatnia runda bardzo ważna. No tutaj trzeba. Po prostu trzeba. Wiecie, co trzeba. No, na razie pierwsze ruchy są oczywiste. Tak, zagrajmy. Tak. I tak. Okej, G6 to ruch, który wygląda dziwnie. Tak, zrób. Najpierw. Okej. I spokojne H3. Po co tutaj szaleć? Dobra, niech wieża jeden. Już nie widzę jakichś takich kontynuacji. F5. Tak sobie pogrywa tutaj mój przeciwnik. Teraz jakąś aktywność tutaj złapiemy. Mam nadzieję. Serdeczne dzięki za followka. Po prostu ćwirek. Cześć, cześć. Po prostu staram się tutaj znaleźć jakąś taką aktywniejszą grę. Wyczekać. Niech on spróbuje coś tutaj zagrać. No i zagrał. Dobra, wbijemy to chyba. Bić to czy nie bić? Nie, nie bijemy. Jak wybije mi tutaj skoczka, to ja chyba pionkiem odbiję, żeby mieć opcję C4. Tutaj, to ciekawe. To z szachem. Aha, skoczek musi się zasłonić. Z E4 chyba. Dobra, lecimy z E4, to nie ma na co czekać. Jak jest związanie, trzeba naciskać. Jeszcze wieża, to taki ruch po prostu się chyba wykonuje z automatu. Tam jeszcze G4 było ciekawe. To tutaj zdobywam figurę. Mamy widełki. Zresztą tutaj też można było bić. Widzicie tu. Dobra. Aha, no dobra, ale tak. Tu mi wisi, ale tam wjeżdżam. Tak, poszło. No to tutaj jedziemy, panie kolego.
No to już jest zwycięstwo na pewno. W poptokach. I mat na H7. Ok. Więc mamy ten punkcik. Zaraz będziemy widzieć tabelkę. Funo prowadzi aktualnie. Gra z silversikiem. Właśnie zobaczymy sobie tą pozycję. Jak tutaj panowie ćwiczą. Funo gra kolorem czarnym. No tutaj nic nie ma. Można chyba bić pionka. Gońcy na C3 zagrać. No to się widzicie, to się zawsze łatwo mówi, jak się patrzy obok. Wiesz co, nie do końca miał tego gońca, już ci pokażę dlaczego. Tak się akurat ułożyło, że po tym ruchu tak, jeżeli wieża bije tutaj, tutaj, no to myślę, że... Znaczy tak, gońca odbijał oczywiście, ale myślę, że tutaj, no powiedzmy, nie wiem, tak. Jeśli bije, to faktycznie jest tutaj wieczny szach. No tak, zgadzam się, tak mogłoby pójść, ale może jakieś takie opcje bym miał. Takie opcje może bym miał, żeby tam zamatować, a tu go nie zwisi, więc cały czas pozycja ciężka by była dla czarnych, mimo wszystko. Tak mi się wydaje. Zobaczmy tutaj po prostu jak silversik teraz gra. 1-0, wow, niesamowite. Jak to poszło? A podstawił gońca zwyczajnie. No słuchajcie, no to tak jak się gra, no to to nieźle. Silversik będzie bardzo wysoko teraz. Okej, zerknijmy w takim razie, jak tutaj sobie panowie radzą. Nie jest to wszystko łatwe. Tu się, tak, zgodzę się, Zof Hux. Mógł mieć trochę lepiej, ale też nie wiadomo, co jak to ocenić. No tak, 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 masz rację. Na pewno przesadził, na pewno. Ale pozycja. Wow, takie bicia wchodzą w grę, no nieźle. No to bicie na F5 na pewno. Są praktyczne takie rzeczy. Dopiero F5 musi. Hetman F2. Też bym tak zagrał. Na E2 jak było widać, że jest lepsze. No tak, żeby tu się dostać. Oj, coś czuję, że białe są w stanie to wygrać chyba. Jeszcze nie wiem jak. Nieźle, żeby pionka uruchomić. Niełatwe zadanie przed czarnymi, a białe cisną. Zobaczcie, jak ocenia komputer, lepsza białych, to jest niesamowite. Tylko to wiadomo, trzeba grać dobre ruchy. Trzeba było tego piona brać. Ale się dzieje, no panowie grają na sekundach, więc to też wszystko tłumaczy. Tak, tak, biały aktywniejsze figury ma. Zgadza się. Co to, co, a po tym ruchu co jest? Aha. Oj, mat grozi. Dzięki serdeczne za followka. O rety, ale się dzieje. Hetman F6. Co? No nieźle.
Masakra. To trzeba grać. Hetman H5, tak? No tak, tutaj jest zwycięstwo. No nieźle, nieźle, trzeba przyznać. Widzicie, białe cisnęły, tak? No to się porobiło. Porobiło się ciekawie. Czasem też tak bywa, że słuchajcie, pewien przeciwnik komuś nie podchodzi albo podchodzi. I też się gra zupełnie inaczej. Czekamy jeszcze na ostatnie. Dobra, czekamy na ostatnie rundy. Te rundy się za chwilę skończą. Ja jestem, ojej, dopiero na 19 miejscu, więc nie wiem, czy nawet jest szansa wejście w pierwsze dziesiątkę. Oj, to jest niezwykle trudne zadanie. Faktycznie, nawet w pierwszą dziesiątkę będzie ciężko. Nawet po zwycięstwie. No ale trzeba grać do końca. Niestety za dużo porażek spycha nas na dalekie miejsce. No ale będziemy próbować jeszcze tam wygrać losowaną nagrodę. Czemu nie wprowadzał hetmana na E7 przez B4 albo C5? Ojejku, Skubol, teraz zadałeś pytanie. Nie wiem, w którym momencie. Ja czekam na mecz z Kacprem Polakiem. Kiedy z Kacprem Polakiem? Mecz? No, zobaczymy. Jeszcze nic nie jest uzgodnione, czy w ogóle mecz dojdzie do skutku. To teraz tutaj. Zwycięstwo jest. Jak to się łatwo patrzy zawsze. Stasiowski wygrał. Gratulacje, Stasiowski. Chesspawn. No to oprócz arcymistrza tutaj Maćka nie zagrałem z nikim takim bardziej utytułowanym. Jak widać. No dobra, gramy. Ostatnia runda. D4. Dobrze. Zobaczymy, jak na to zareaguje przeciwnik. Dobrze, pulchnę. Kacper, ciśnij go. Kacper, Kacper, ciśnij Kacpra. King's Indian Defense, moi drodzy. To dał mi zagrać B5. To właśnie o to chodziło. Tam A4 trzeba było chyba zagrać. Teraz to w ogóle jest świetnie. Grozi B4. Goniec B5 z tempem na wieżę. Skoczek D7, skoczek A6. Się rozgrywają figurki. Tak też grajmy. No, figury trzeba wyprowadzić. Tu wisi. O, teraz tu wisi.
Tak, koniki opuściły stajnię i teraz, no tutaj to oczywiście wybijam. Wieża musi wybić, ale gram tutaj, zdobywam materiał na B2. A pionki biorę. Jak dają. Czy ja nie przesadziłem? No właśnie. Szachuś, przecież teraz nie masz odwrotu. Dobra, taki ruch jeszcze jest na szczęście. B3 tu się ratuje. Takim posunięciem. Ale kurczę blade. Na szczęście jest ruch B3. A widzicie, już bym coś podstawił. Tak wyszło przypadkowo, ale wyszło. Czy w nim co Indian jestem w stanie powiedzieć? W sensie wiem, że za dużo, ale kilka zdań o debiucie. Z perspektywy czarnych nie wypowiem się, bo nie gram. Zdecydowanie wolę grać to białymi. Ale ogólnie mówiąc, solidnie na pewno. To może być złe, bo skoczek C1. Lepiej skoczkiem chyba zagrać. Mimo wszystko. Nie, to jest normalny debiut, solidny, jak najbardziej można grać. Tak, jeżeli chodzi o perspektywę czarnych, to jak najbardziej. No dobra. I tutaj. Nadal zostaje pionek więcej. No i hetman A5, żeby tu wszystko przytrzymać. Wzmocnijmy linię A. Jest pion więcej. Można spokojnie sobie tutaj grać. Aha. Może nie do końca spokojnie, jak widać. Dobra, na razie tak. Po prostu on ma mniej czasu. Teraz już taktycznie gram tak, żeby troszeczkę przyspieszyć zwyczajnie. O, ta wymiana jest ok. Tutaj też wymuszam wymianę hetmanów. Pionek wisiał, nie to wierzą. Można dużo ruchów teraz wykonać czarnymi za darmo, tak naprawdę. Dobra, wybijemy to. Gdzieś tam aktywnie. O, końcówka jest wygrana. Totalnie. Serdecznie dziękuję za followa. No, zaryzykuję stwierdzenie, że C4 jest ok. Ten pion jest już nieistotny, ten idę po prostu do góry. Ła! Podstawiłem. No, szachuś, po prostu rewelacja. No dobra, będzie porówno w materiale, ależ ja gram. Patrzcie, już sobie w punkt w głowie wpisałem. To jest cała, to są całe szachy, ale pozycja jest nadal bardzo interesująca. Mimo, że jest porówno, to szanse według mnie mam spore na zwycięstwo. No teraz to już w ogóle mam szansę. Kurczę, ale... A nie no, teraz to przeciwnik się pomieszał strasznie. No, teraz to już jest bardzo dobrze. No, teraz to już jest... Uff. Słuchajcie, to jest masakra jakaś. To jest jakaś po prostu masakra. Na czas tutaj się nie wygrywa, bo jest plus 2 sekundy. To są szachy. A, król F3 jeszcze jest, no tak. Dobra, trzeba zagrać dokładnie. Może szach. Z taką opcją. Dobra, jest wygrana, jest fajnie. 8 punktów na 11, tylko że niestety nie grałem z jakąś tam czołówką większą. Zobaczcie nawet, gdzie ja tu jestem.
No, na dziewiątym, ale to będę dalej zdecydowanie, bo jeszcze ludzie nie skończyli swoich partii. A więc tutaj zobaczmy walkę o pierwsze miejsce. Chyba Silversik jest czarnymi. No i to jest chyba szansa na zwycięstwo dla czarnych. Zobaczmy warianty. Tak mi się wydaje. Plus jest nawet, czyli dla białych generalnie. Dobra, zamknijmy, żeby nas nie kusiło. No, trzy mecze przegrane, ale wiesz, ja tu nie grałem z nikim lepszym oprócz Maćka Krakowskiego, arcymistrza, więc troszkę jestem zniesmaczony. No, ale dobra, 8 punktów to 8 punktów, to nie jest przecież tak źle. Nagrody nie ma, ale będziemy próbować losowaną wygrywać, także zobaczymy. No zobaczymy, czy Silversikowi się uda zwyciężyć. Moi drodzy, tymczasem ja się powoli z wami będę żegnał. Także do zobaczenia. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i powodzenia naszej przy szachownicy.